my jako drużyna teraz po tej przerwie na reprezentację no prezentujemy na boisku troszkę takie nowe oblicze. Inaczej gramy, inaczej jesteśmy ustawieni. I takie wnioski płyną, że no też sporo bramek strzeliliśmy, bo 4, ale 5 straciliśmy i to jest na pewno nasza bolączka. Czy trzeba spodziewać się z naszej strony takiego meczu, że będziemy w stanie te bramki strzelać, ale unikniemy tych błędów i nie będziemy ich tracić. Wtedy będziemy mieli szansę na zwycięstwo. Co będzie takie kluczowe, żeby zdobyć z Lechią 3 punkty u siebie? Tam też jest nowa sytuacja, tak? Nowy trener, nowe rozdanie, nowe ustawienie, taka świeżość też i taktyczna. Też drużyna, która pod wodzą nowego trenera raczej plusuje, bo w pierwszej kolejce remis, zwycięstwo z Piastem, teraz awans w Pucharze na boisku ekstraklasowej Jagiellonii. No musimy być dosyć wszechstronni. Musimy być wszechstronni i przede wszystkim też zwracać nie tylko uwagę na atak pozycyjny, na taką strefę odbioru piłki, ale też te fazy przejściowe, takie właśnie z ataku do obrony i odwrotnie, bo Lechia też w tym jest dosyć groźna, dosyć taki zespół agresywny, jeżeli chodzi o odbiór piłki, ale też zakładanie pressingu. Brak Bartka Śpiączki w podstawowej jedenastce to problem czy wyzwanie? No problemy są po to, żeby rozwiązywać. Wiadomo, że no nie nazywałbym to problemem. Na pewno Bartka chcielibyśmy mieć, bo Bartek jest w dobrej formie, strzela bramki teraz praktycznie co mecz. Na pewno właśnie po tej przerwie na reprezentację jego forma się poprawiła, bo wcześniej, mimo że grał, nie dochodził do sytuacji. Teraz strzela bramki i w samym meczu z Legią aż 6-krotnie oddawał strzał na bramkę. To świadczy o tym, że tam w tym meczu zaistnieliśmy. Ale są inni napastnicy. Wiadomo, że Przemek Banaszak jest kontuzjowany, ale w kolejce jest Paweł Wojciechowski. Jeżeli mowa w ogóle o ofensywie, to dobrze się ostatnio zaprezentował, dobrze się wprowadził do drużyny Marcel Wędrychowski. Czy w jego grze też upatruje trener nadziei na to, że z przodu dołożymy więcej? Ja nadziei upatruję przede wszystkim w tym, że ta jedenastka, która wyjdzie, 11 ludzi, każdy będzie ważnym ogniwem, bo to, że Marcel zagra na przykład dobry mecz, to będzie za mało. No, przede wszystkim musimy tak konstruktywnie pracować na boisku całym zespołem właśnie w tych akcjach ofensywnych, które mają być finalizowane. To część zawodników tych przednich formacji musi ciężar wziąć na zafinalizację, zabudowanie tej gry, ale też musimy jako całość zespołu dobrze bronić w fazach defensywnych. Marcel, jeżeli jest w stanie kontynuować tą formę, którą jak gdyby rozpoczął, gdy dostał tą szansę wchodząc na meczu z Płockiem, a teraz od początku, no to na pewno będzie ważnym ogniwem.